Ech, któż nie lubi clickbaitowego tytułu? Robiąc ten materiał, nie mogłem się jednak powstrzymać. Pora zejść na ziemię, to nie jest... Teraz jednym zdaniem odclickbaituję tytuł. W tym materiale opowiem wam historię pewnej gry. Gry, którą wielu z was zna. Na pewno wielu z was w nią grało, wielu poświęciło jej godziny swojego życia i pewnie część z was miała do czynienia z wersją, której nie dało się przejść. Zapraszam do obejrzenia materiału o kultowej grze Montezuma's Revenge. Może zacznijmy od rozkodowania tytułu. Kim był Montezuma i dlaczego chciał się mścić? Większość z nas kojarzy, że jakiś Montezuma żył sobie gdzieś tam w Ameryce Południowej setki lat temu. Zacznijmy od tego, że władców o takim imieniu było dwóch, Montezuma I i II, a Ameryka, o której mowa była, jest bardziej północna niż południowa. Gra odnosi się do tego drugiego, bo to on miał powody, aby się mścić, o czym za chwilę. Montezuma II był jednym z przywódców w grach serii Cywilizacja, a w części 5 i 6 jego miejsce zajął Montezuma I. Według Wikipedii, i wierzę im na słowo, bo naprawdę nie chcę się aż tak zagłębiać w ten wątek, imię Montezuma oznaczało tego, który staje się władcą poprzez wściekłość, szał. I tak Montezuma II władał Aztekami od 1502 roku. Ciekawostka. Dżentelmen, o którym mowa, miał ponoć ponad 100 żon i codziennie wypijał 50 pucharów czekolady. Jedno i drugie, wow. Jego panowanie zostało zakończone za sprawą Hiszpana Hernana Corteza. Ten pan odpowiada za zagładę Azteków i choć historia jest całkiem ciekawa, to nie będę jej tutaj zgłębiał. Odsyłam do dokumentów na YouTube. Właśnie sobie pomyślałem, że nigdy na tym kanale nie będę miał tak dobrej okazji, aby wspomnieć o pewnej bajce, którą oglądałem w młodości, więc zrobię to teraz. Pamiętacie tajemnicze Złote Miasta? Kreskówka ta posiada wiele historycznych postaci, m.in. często przywołuje postać Corteza i pomimo tylu lat na karku ogląda się ją świetnie, a jeśli ktoś sobie właśnie teraz przypomniał o tym, jak oglądał bajkę w młodości na dwójce i chciałby sobie odświeżyć kreskówkę, to mam jeszcze jedną dobrą wiadomość. Jakiś czas temu wyszedł sezon drugi, trzymający poziom. I to nie koniec dobrych wieści, bo jest jeszcze sezon trzeci. Wracamy do tematu. Montezuma i Aztekowie mieli powody, aby się mścić. Nie tylko na Cortezie, ale na wszystkich białych diabłach. Dlatego dzisiaj, jak turysta dostanie, powiedzmy delikatnie, niestrawności gdzieś w Ameryce Łacińskiej, to mówi się, że jest to zemsta Montezumy. A jak to się stało, że nagłą wizytą w toalecie nazwano grę? Młody Robert Jäger wybrał się pod koniec lat 70. do salonu gier. Aby dosięgnąć guzików, musiał jeszcze wtedy stawać na jakimś pudle i już wtedy wiedział, co chce w życiu robić. Gry. Zaczął naukę Basica na komputerze o nazwie Bally Astrocade. Ten cud techniki ukazał się już w 1977 roku, choć do szerokiej sprzedaży trafił rok później. Jest to bardzo ciekawe urządzenie, choć nigdy nie zdobyło należytej sławy. Za hardware odpowiadała firma Midway. Tak, to ci od Mortal Kombat. Ale nie to czyni z tego sprzętu coś wyjątkowego. Ten napędzany Zilogiem Z80 konsolo-komputer posiadał solidne możliwości graficzne, ale aby je wydobyć, trzeba było być guru programowania, przez co gry na ten sprzęt wyglądają w większości raczej przeciętnie. Można to trochę porównać do PS3, konsola o dużych możliwościach, ale minęły lata zanim twórcy nauczyli się wykorzystywać pełnię jej potencjału. I w pierwszych latach gry multiplatformowe na PS3 w porównaniu do X360 chodziły gorzej i często nie wyglądały tak ładnie. Twórcy gier na Astrocade zaczynali uczyć się wyciskać z konsoli wszystko co miała do oddania w momencie jak na rynku istniały już lepsze komputery. Zastanawiacie się, dlaczego mieszam cały czas termin konsola i komputer? Bo Astrocade było i tym, i tym. Kod można było wklepywać z pomocą tej kalkulatorowej klawiatury, a jeśli ktoś myślał na poważnie o programowaniu, to mógł nabyć przystawkę Zigras, która zmieniała Astrocade w pełnoprawny komputer z pełnowymiarową klawiaturą, większą ilością RAMu i z możliwością podpięcia stacji dyskietek. Na wzmiankę zasługuje jeszcze ten, nazwijmy to, garb. Ta część była ściągana i w środku można było trzymać swoje gry.
Istnieje też szansa, że widzieliście już ten sprzęt, bowiem rodzina Griswoldów posiadała taki, co widać w filmie W krzywym zwierciadle – Wakacje. Okej, wracam do tematu. Kiedy cały świat przesiadał się na inne popularne platformy, nasz bohater też to zrobił. Wybrał Atari 800. To oznaczało przesiadkę z Z80 na chip 6502. Ale jak podaje sam autor, szybko nauczył się kodować na nowy system. Robert Yeager wydał swoją pierwszą grę komercyjnie w 1981 roku. Był to klon Pac-Mana o nazwie Chomper. Pierwsze gry jego jednoosobowego studia o nazwie Utopia Software były klonami gier z automatów i to prostymi klonami. Inna gra warta uwagi to na przykład Pinhead. Przy przygotowaniu gier do sprzedaży młodzieńcowi pomagał tata, a roboty było sporo. Samodzielnie wycinali okładki, oklejali dyskietki, kasety, sami wysyłali gry do sklepów itd. Nie dało się z tego wyżyć, ale dla młodego chłopaka dochód ze sprzedaży gier był sowitym kieszonkowym. W 1983 roku Robert był już gotowy na swój pierwszy wielki projekt. Opowiedział o tym swojemu znajomemu, Markowi Sunshine'owi, który, taka ciekawostka, jest dzisiaj wokalistą w zespole Riot God. Kolega powiedział mu: może zrobisz grę z motywem mezoamerykańskim i nazwiesz ją Zemstą Montezumy? I tak się stało. Przyszły wokalista, choć nie pisał kodu, to wspierał w inny sposób dewelopera. Szczerze mówiąc, to nie wiem w jaki, może przynosił chipsy. W każdym razie wystarczyło to, aby znaleźć się na ekranie tytułowym gry. Robert podaje w wywiadzie dla digitpress.com, że było to moralne wsparcie, czyli tak jak mówiłem, chips. Jeszcze w tym samym roku Utopia Software, prawdopodobnie z tatą, pojawiła się na imprezie CES, ale nie jako zwiedzający, a jako wystawcy. Było to malutkie stoisko, głównie z ulotkami, na temat tworzonych gier i jedną maszyną, gdzie te gry były prezentowane. Robert wspomina, że CES było wtedy inną imprezą niż te, które mamy dzisiaj. Wtedy bowiem wszystkie branże rozrywkowe dzieliły tę jedną imprezę. Wszystkie oznacza, że branża porno też miała tam swoje stoiska. I tak się składało, że było to zaraz obok młodego twórcy gier. Podczas tej imprezy można było zobaczyć po raz pierwszy Zemstę Montezumy, ale była to jedynie wczesna wersja gry. To jednak wystarczyło, aby małe stoisko było stale oblegane przez tłumy zainteresowanych. To przykuło uwagę sprawdzających, co u konkurencji, pracowników wydawcy o nazwie Parker Brothers. Zaproponowali wydanie gry globalnie, nie tylko na amerykańskim rynku i młody deweloper się zgodził. Parker Brothers było wtedy wielkim graczem na rynku zabawek i gier planszowych. To oni opracowali znane wszystkim Monopoly. Z początkiem lat 80. firma zaczęła wchodzić w rynek gier komputerowych. Przenieśli z automatów wiele gier, m.in. takie hity jak Q-Bert czy Frogger. Mają też na koncie pierwsze gry komputerowe z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Tak wyglądało Imperium Kontratakuje, wydane w 1982 roku na Atari 2600. Od momentu podpisania umowy z Parker Brothers gra zaczyna się dzielić na kilka różnych wersji. Otóż Robert, pisząc grę, wykorzystał 48 KB pamięci oferowanych przez Atari 800. Parker Brothers doszli jednak do wniosku, że dzieci nie będą chętnie sięgać po grę na dyskietce czy kasecie. Kartridż był w modzie i każde dziecko wiedziało, co z nim zrobić. Postanowili więc wydać grę na kartridżu o pojemności 16 KB na różne dostępne wtedy sprzęty. To oznaczało tylko jedno. Pedro, bo tak oryginalnie nazywał się bohater gry, musiał zostać odchudzony. Programowanie wzięli na siebie wydawcy i odchudzając grę pozbyli się wielu rzeczy. Zniknęła animacja z ekranu startowego, usunięto niektóre pomieszczenia oraz ozdoby takie jak wazy czy pajęczyny. I nietoperza, który gonił gracza, jeśli ten spędził na danym ekranie za dużo czasu. Ale chyba największym obcięciem było usunięcie walki z bossem, tytułowym Montezumą. Gra w wersji 16K właściwie się nie kończy. Po dotarciu do komnaty ze skarbami gra się od początku, przy odrobinie zmienionym układzie pomieszczeń i przy wyższym poziomie trudności. Tych jest aż 9, ostatni to niezły hardcore, trzeba grać na pamięć, bo w większości sal nie ma światła. Walka z bossem na końcu gry nie była wtedy czymś oczywistym tak jak dzisiaj. Można chyba powiedzieć, że dzisiaj już się nam taki finish gry zaczyna nudzić i coraz częściej deweloperzy zamiast klasycznej walki serwują nam prostą sekwencję QTE. Jako ciekawostkę dodam, że pierwsza gra, gdzie walczyło się z bossem, nosiła tytuł D&D. Był to RPG w uniwersum Dungeons & Dragons, który ukazał się w 1974 roku.
Przy okazji odchudzania tytułu zmieniono także imię bohatera. Teraz nazywał się Panama Joe. Choć jeśli wierzyć instrukcji, był to tylko jego nick. Panama Joe. Tak go nazywają w tych stronach, choć nikt nie zna jego prawdziwego imienia ani tego, skąd pochodzi. Mówiłem przed chwilą o tajemniczych złotych miastach. Dodam jeszcze, że na końcu każdego odcinka emitowany był krótki film dokumentalny. Z jednego można się było dowiedzieć, że Panama oznaczało po prostu miejsce, gdzie było dużo ryb. Trudno nie pokusić się o porównanie nazwy bohatera do bohatera popularnych, zwłaszcza w latach 80. filmów przygodowych. Wiecie, o których mówię. Tutaj jest Panama Joe, a tam mamy Indiana Jonesa. Co ciekawe, okazuje się, że wydawcy chcieli, aby sterowana przez gracza postać nazywała się Panama Jack, ale inna firma, o dziwo z branży odzieżowej, używała już takiej nazwy. Więc tak oto z Jacka zrobił się Joe. Jagger w jednym z wywiadów powiedział: zapewniam, że wszelkie podobieństwa są czysto przypadkowe. Zacząłem pracę nad Montezumą, zanim ja lub ktokolwiek inny usłyszał o Indianie Jonesie. To wydaje mi się mało prawdopodobne, bo pierwszy film z Indiem, Poszukiwacze Zaginionej Arki, trafił do kin w 1981 roku i była to głośna premiera. Właściwie to był to najczęściej oglądany film w kinie tego roku w Ameryce. Robert przyznaje jednak, że popularność, jaką zdobył film, na pewno nie zaszkodziła grze. Przyznaje też, że podczas jednej z imprez CES wynajmowany host był wyraźnie stylizowany na Indianę Jonesa. Zresztą na okładce gry też z łatwością wypatrzycie Harrisona Forda. Parker Brothers wiedzieli, że mają w garści dobry tytuł i planowali nieźle na nim zarobić. Choć początkowo plan był taki, aby trzymać się kadridża, którego trudniej było skopiować, to krach na rynku gier pchnął wydawcę do wydania gry na prostszych i tańszych nośnikach, czyli na dyskietce i kasecie. I tak Montezuma's Revenge oprócz kartridżowych wersji odwiedził w innej formie m.in. PC-ta, C64, Apple II czy 8-bitowe Atarynki. Co ciekawe, gra na dyskietce była wydana na tzw. flippy disk. To oznaczało, że po jednej stronie dyskietki była wersja na C64, a po drugiej stronie wersja na Atari. Natomiast wersja DOS-owa po drugiej stronie miała wersję Apple'ową. Zanim jednak pierwsza oficjalna wersja trafiła na półki sklepowe, wczesna dyskietkowa wersja gry na Atari wyciekła. Wiele lat później Robert, zapytany o to, jak to się stało, odpowiedział po prostu: nie wiem. Wiele źródeł podaje, że wersja, która wyciekła, to ta, którą twórca prezentował podczas CES. Wiecie, chwila nieuwagi, ktoś podszedł, skopiował dysk i gra poszła w świat. Jest to jednak niemożliwe, bo sam Jagger przyznał, że demo CES-owe było bardzo skromne. Zawierało zaledwie intro i 7 pomieszczeń / ekranów. Warto zaznaczyć, że wersja, która wyciekła, choć wyglądała na bardziej dopracowaną i ładniejszą, to była niedokończona. Finałem miała być walka z Montezumą, ale w tej wersji potyczki nie dało się wygrać. To jest ta tytułowa tajemnica, o której podejrzewam duża część z Was i tak wiedziała. Jakiś czas później grupa crackerów zaczęła rozpowszechniać swoją wersję gry, bazującą na okrojonej przez Parker Brothers wersji. Jednak wiedząc, że istnieje lepsza, ładniejsza wersja, nazwali swoją preliminary Monty 16K, czyli wczesny Monty, myśląc, że bazują na wersji beta. Był to z pewnością znak czasów, ale ta piracka gra była nawet opisywana w bajtku, a autorka tekstu pisała: wielu użytkowników Atari do dziś nie rozwikłało Montego, choć znają na przykład bardzo podobną grę Montezuma's Revenge lub Panama Joe. Wyobraźcie sobie, jakie zamieszanie by było, gdyby dzisiaj jakiś serwis czy gazeta opisywała grę, która okazałaby się wersją skrakowaną. No ale wtedy nie było jeszcze ustawy z 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, więc do pewnego stopnia można to jakoś wytłumaczyć. Z jakiegoś powodu port na ZX Spectrum nosił nazwę Panama Joe, a na okładce firma twórcy gry, Utopia Software, jest podpisana z błędem. Co jednak o wiele ciekawsze, wydawca umieścił na okładce rap. To jest miejsce, gdzie PJ-owi dotrzeć się udało. Jeśli chcesz z nim być, to nie bój się, idź śmiało. W samym dole ziemi zakopana na wieki została. Ogromna piramida nasza scena okazała. Nasza scena okazała.
to tam jest miejsce, gdzie Montezuma przebywał. Razem się dowiemy, jak intruzów się pozbywał. Jeśli na przygodę bez płomieni nadzieję masz, to się zdziwisz, jak nimi spieczesz swoją twarz. Wystrzegaj się czaszek, o tym wężu też pamiętaj. Nadepniesz na niego, a ból kości twe opęta. Przeskocz tę przepaść, wejdź na tamtą linę. Jeśli jednak spadniesz, będziesz miał nietęgą minę. Wydaje mi się, że już tutaj wcześniej byłem, tylko że na pewno wtedy innych drzwi użyłem. Myślę, że uda mi się znów tę ścieżkę przejść, wziąć ten klucz i jeszcze niżej zejść. Jeszcze niżej zejść. Ta gra będzie wymagała od ciebie zachodu, ale tylko tak Panama Joe pójdzie do przodu. Ma on tylko 5 żyć, ale może się okazać, że tyle mu wystarczy, by przy skarbie się pokazać. Mocne. I niestety dla PJ'a ten rap to jedyna mocna strona gry. Ta konwersja wyglądała gorzej niż na innych platformach i działała też wyraźnie wolniej. Przez to jest przez graczy oceniana gorzej niż ekstremalnie okrojona wersja na Atari 2600. Dodam, że mapę piramidy do tej edycji gry wydrukowano w bajtku, w numerze 9 w 1986 roku. Skan nie wygląda za dobrze, szczęśliwie ten numer bajtka możecie przeczytać w odświeżonej edycji na stronie Try2Emu w sekcji Bajtek Redux. Ekipa robi kawał dobrej roboty, przywracając stare bajtki do stanu czytelności. Widzieliście, jak wyglądała piramida po zeskanowaniu oryginalnego numeru, a tak wygląda w wersji odświeżonej. W 1988 roku ukazała się wersja gry na Sega Master System. Ta edycja była już zdecydowanie ładniejsza i co ważne, programistom udało się zachować ducha gry, a nawet przywrócić elementy usunięte. Choć nostalgia nakazuje powiedzieć, że wersją definitywną jest ta z Atari i nieważne, czy spiracona, czy oficjalna, to jednak ta na konsolę Segi jest chyba najlepsza i zdecydowanie najłatwiej się za nią zabrać. Zwłaszcza, jeśli nie kierują wami motywy takie właśnie jak nostalgia. Może warto skupić się chwilę na tym, jaką grą Zemsta Montezumy była. Ale właściwie to po co mam się wysilać i opisywać grę, skoro i tak większość z was ją zna. Zamiast tego przeczytam wam tekst, którego jak zakładam nie znacie, nawet jeśli w grę graliście. Czyli zacytuję instrukcję gry. Aby pomóc Panamie Joe bezpiecznie dotrzeć do fantastycznego skarbu Montezumy, poprowadź go przez labirynt komnat śmierci. Po drodze Panama Joe musi unikać szeregu śmiertelnych stworzeń, zbierając cenne przedmioty i rzeczy, które mogą pomóc mu w pokonaniu zła czyhającego w twierdzy i ucieczce z łupem. Jak mogliście już zobaczyć, w zależności od sprzętu gra wyglądała inaczej i czasami te różnice były ogromne. Oto ta sama komnata na różnych platformach. Skoro gra była takim hitem, który w dodatku pojawił się na wielu platformach, to pewnie zastanawiacie się, dlaczego nie trafiła na NES-a, Famicoma. Okazuje się, że mało brakowało, aby trafiła. Robert zdradził, że miał możliwość wydania gry na sprzęcie Nintendo, ale w tym okresie cały przemysł gier, konsol i komputerów przeżywał kryzys. O wielkiej zapaści rynku gier z 1983 roku opowiem innym razem, teraz wystarczy wiedzieć, że takowy był i wielu producentów zarówno gier, jak i sprzętu padało. Jäger doszedł do wniosku, że Nintendo czeka podobny los i nie zawracał sobie tym głowy. Jak się później okazało, była to zła decyzja i zła ocena sytuacji. Nintendo bowiem uczyło się na błędach konkurencji. Otóż doszli do wniosku, że zapaść rynku była spowodowana głównie tym, że producenci sprzętu utracili kontrolę nad procesem wydawania gier, a tym samym twórcy gier wydawali co tylko chcieli, w tym totalne szroty. Wielkie N wymyśliło sobie zatem system certyfikacji. Aby wydać grę na NES-a, trzeba było mieć zgodę Nintendo, a ci dopuszczali tylko gry dobre. No, większość.
System zawiódł wiele razy, a na szczególną wzmiankę zasługuje gra z Waldem. Kojarzycie książki czy nawet bajkę, gdzie zadaniem było odszukanie Walda. To było nawet fajne, ale przeniesienie tak skomplikowanych obrazków na NES-a było zwyczajnie głupim pomysłem. Proszę, oto jedna z plansz. Wiecie, gdzie jest Waldo? Dam wam kilka sekund, ale zawsze możecie pasnąć pauzę. Tu jest Waldo. Proste. Miejcie na uwadze, że oglądacie to na ładnych monitorach, a nie na kilkudziesięciocalowym telewizorze z wielką pupą i drgającym obrazem. Gra młodego dewelopera raczej bez problemu przeszłaby kontrolę jakości Nintendo, ale podpisanie z nimi umowy wiązało się z jeszcze jedną mało przyjemną rzeczą. Otóż Nintendo wymagało ekskluzywności przez minimum 2 lata, czyli przez ten okres nie mogłaby powstać wersja na inny sprzęt. Teraz wczujcie się w rolę takiego twórcy gier, który z jednej strony ma firmę krzak o nazwie Nintendo. Tak, na początku lat 80. Nintendo dla amerykańskich deweloperów było firmą krzakiem. W dodatku firma ta nakładała na was 2-letnią smycz, a z drugiej strony macie cały wachlarz dostępnych konsol i komputerów osobistych i właściwie co z tego, że rynek się załamał? Ludzie cały czas te komputery mieli w domach, więc byli cały czas potencjalnymi klientami. W każdym razie, Jäger żałuje, że nie wydał gry na sprzęcie Nintendo i przyznaje, że jest to jedyna rzecz, jaką by zmienił, gdyby mógł cofnąć się w czasie. Naturalnie tak ciepło przyjęty tytuł zasługiwał na kontynuację i taka powstawała, ale jej opracowaniem zajmowali się ludzie z Parker Brothers bez udziału Roberta, a jedyna wzmianka na jej temat pojawiła się w czasopiśmie Creative Computing. Dokładnie w kwietniowym numerze z 1985 roku w sekcji z podsumowaniem zimowego CES-a. Z krótkiego wpisu wiemy, że kontynuacja miała dziać się głównie pod wodą i że miała się nazywać Barbados Booty. To może tłumaczyć, dlaczego Parker Brothers chciał zdystansować się od tytułu Montezuma's Revenge. Po prostu trudno zrobić logiczną kontynuację takiej gry, łatwiej zrobić kontynuację Panamy Joe. Sami ocencie, co brzmi lepiej i logiczniej. Montezuma's Revenge, Barbados Booty, czy Panama Joe, Barbados Booty. Jäger znalazł jednak wiele lat później sposób na to, aby wykorzystując w tytule Montezumę, zrobić nową grę, o czym później. Niestety, 8-bitowa kontynuacja nigdy nie trafiła na półki sklepowe. Nie wiadomo dlaczego, ale Robert postanowił nie kontynuować kariery twórcy gier. Zamiast tego został programistą w instytucji finansowej gdzieś na Wall Street. Być może jego wypowiedź w przywołanym już wywiadzie na łamach Digit Press to tłumaczy. Chociaż może się wydawać, że moje nastoletnie lata były chwalebne, tak naprawdę był to bardzo trudny okres mojego życia. Byłem bardzo nieszczęśliwym i rozgniewanym młodzieńcem. I w kontekście swojej popularnej gry dodaję. Sukces tego typu nie sprawia, że nieszczęśliwy człowiek jest mniej nieszczęśliwy, a czasami może pogorszyć sytuację. Trochę czasu zajęło mi uporządkowanie życia i moich priorytetów. Do przemysłu rozrywkowego powrócił na początku lat 90., kiedy razem ze znajomym założył firmę Utopia Technologies. Firma zajmowała się tworzeniem mini-automatów o nazwie Countertop Champion. Mini-automat brzmi dziwnie, więc wyjaśnię. Otóż minusem standardowych automatów arcade'owych był ich rozmiar. Ktoś wpadł więc na pomysł takich mini-automatów, które właściciel lokalu mógłby postawić na ladzie. Wiele firm robiło takie urządzenia, na przykład Nintendo. To, co miało wyróżniać sprzęt Utopia Technologies, to interfejs dotykowy, który na początku lat 90. nie był jeszcze tak powszechny. W dodatku na ich urządzeniach mogło działać aż 70 gier, od pasjansa po bilard. Automaty były rozprowadzane przez firmę US Games i okazały się sukcesem. Zastrzyk pieniędzy pozwolił firmie rozwijać na boku silnik 3D, który, jak informowała prasa w 1994 roku, miał napędzać gry VR-owe. Po latach pracy firma przyznała, że pracuje nad kontynuacją Zemsty Montezumy pod tytułem Montezuma's Return, ale nie miał to być tytuł VR, a zwykła gra 3D na PC-ty i PlayStation. Można odnieść wrażenie, że prasa była zachwycona nadchodzącym tytułem. Podkreślano, że grafika jest fantastyczna. Tylko że pisano o tym w maju 1996 roku, czyli na miesiąc przed wydaniem Quake'a i ogólnie przed boomem gier 3D. A sama gra trafiła na półki sklepowe dopiero w 1998 roku. Odpowiedzią na pytanie, dlaczego tak długo trwało opracowanie gry, może być wypowiedź Jagera.
Utopia Technologies miała bardzo trudny okres z dużą ilością konfliktów pomiędzy członkami zespołu, dyrektorami i wydawcami. Projekt przeszedł wiele wcieleń i musieliśmy iść na wiele kompromisów. Powiedzieć, że był to bardzo stresujący czas, to jak nic nie powiedzieć. Reboot Montezumy w środowisku 3D się nie udał. Gra znalazła swoich fanów, ale była finansową klapą. Silnik gry, który miał być jej atutem, w chwili kiedy ta się ukazała, był już przestarzały i nawet obsługa 3D Fixa nie pomogła. W grze wcielamy się tym razem w postać Maxa Montezumy. Tak, bohater ma na nazwisko Montezuma i jest potomkiem tamtego Montezumy. Secret Service w numerze 56 dał grze ocenę 6 na 10 i pisał tak. Panowie z UT stworzyli nową hybrydę, powstałą ze skrzyżowania platformówki ze strzelankami First Person Perspective. Utopia Technologies się rozpadła, ale co ciekawe, byli pracownicy założyli dom deweloperski Sandbox Studios. Ich jedynym sukcesem wartym odnotowania był Dinozaur bazujący na bajce Disneya o tym samym tytule. Co jednak jeszcze bardziej interesujące, w 2006 roku firmę kupiło DICE, które to jeszcze w tym samym roku zostało kupione przez Electronic Arts. Więc kto wie, może przy Battlefieldach maczali palce ludzie, którzy razem z Robertem Jagerem opracowali powrót Montezumy. Rzutem na taśmę wspomnę jeszcze o porcie Montezuma's Return na konsolkę Game Boy i Game Boy Color. Ten port nie był tworzony przez Utopię, a powstał w ramach licencji udzielonej firmie Tarantula Studios. Gra została przyjęta cieplej niż jej większy brat. Dodam jeszcze, że Tarantula Studios to ludzie odpowiedzialni m.in. za GTA. Dzisiaj w Zemstę Montezumy można zagrać na wszystkim. Na PC-cie bez problemu odpalicie grę przez jakiś emulator albo nawet w przeglądarce, na smartfonach natomiast można bawić się oficjalnym portem, który jest dostępny zarówno na iOS, jak i na Androida. Istnieje też wiele fanowskich remake'ów gry na PC-ta, w tym jeden z mocno odświeżoną szatą graficzną, jednak większość starszych graczy i tak będzie się bawić najlepiej, odpalając jakiś emulator, na przykład Atari. Powstał również niezły remake na Spectruma. O zemście Montezumy zrobiło się znowu głośno w 2018 roku, kiedy naukowcy pracujący nad algorytmami wzięli ten tytuł na celownik. OpenAI pokonało pierwszy poziom piramidy za 10 podejściem, ale algorytm od Ubera o nazwie GoExplore, pokonując piramidę, zdobył przy okazji więcej punktów. W opisie znajdziecie linki do artykułów na ten temat. Na koniec mamy ogłoszenie. Całe mięso do tego materiału zostało pozyskane głównie z jednego wywiadu, którego Robert Jager udzielił serwisowi Digit Press. A ponieważ zaczerpnąłem z niego wiele informacji, to czuję się zobowiązany polecić wam ten serwis. I przychodzi mi to z łatwością, bo Digit Press to świetna strona, na której znajdziecie masę retroinformacji, ale to co najlepsze, to sekcja ze skanami starych zagranicznych gazet. Adres widzicie na ekranie, jest też w opisie. Zdaję sobie sprawę, że tę historię dało się opowiedzieć w 5 minut, ale z jakiegoś powodu chciałem, aby ten materiał trwał minimum 20 minut. Dlatego tak wiele tutaj wtrąceń, niezwiązanych bezpośrednio z tematem. Dajcie znać, czy taka forma wam odpowiada, czy raczej wolicie krótsze materiały. Wielkie dzięki dla dekompozytora, że zgodził się na gościnny występ i za pomoc. Sam zredagował tekst rapu i wpasował go w muzykę oraz dograł materiał wideo. Chyba wszyscy zgodzą się, że wyszło świetnie. Kanał dekompozytora z pewnością znacie, a jeśli nie, to koniecznie sprawdźcie jego materiały, na miarę w opisie. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym materiale. Goodbye. Till next time.